Siemaneczko, witam Was na moim kanale. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać taką oto ciekawą maszynkę, jaką udało mi się kupić za parę euro w Niemczech. Zatem zapraszam. Zanim pokażę ten konkretny egzemplarz, krótka historia generacji Yamahy XJ. Yamaha XJ600 to motocykl sportowo-turystyczny, którego pierwsza seria produkowana była w latach 1984-1991. W Ameryce Północnej motocykl ten był sprzedawany jako FJ600. Yamaha XJ600 i FJ600 z 1984 roku wyróżniały się tym, że były to pierwsze Yamahy wyposażone w dość skomplikowany jak na swoje lata czterocylindrowy chłodzony powietrzem i olejem rzędowy silnik o pojemności 600 cm3, który był zasilany czterema gaźnikami Mikuni i wyposażony w głowicę o konstrukcji DOHC, czyli 16 zaworów i 2 wałki rozrządu. Zestaw ten generował około 74 konie. Skrzynia biegów wyposażona w 6 przełożeń i mokre sprzęgło. Ciekawostka, są to jedne z pierwszych japońskich motocykli z silnikiem czterocylindrowym w rzędzie, w których zastosowano tylne zawieszenie z pojedynczym centralnym amortyzatorem. Pierwszym było Kawasaki GPZ550 Unitrack z 1982 roku. Następcą XJ600 jest znana i lubiana Yamaha XJ600 Diversion. A więc dobra, mamy dzisiaj taką maszynkę. Przyjechała właśnie do mnie świeżutko z Niemiec. Na pierwszy rzut oka motocykl naprawdę nie wygląda źle. Ktoś miał jakiś pomysł na niego, robiąc go. Ktoś na pewno wiedział mniej więcej, co robi. Z tym, że jak to w przypadku niemieckiego tuningu i przeróbek wygląda, czyli większość rzeczy, które zostały tu wykorzystane do budowy, są to po prostu gotowe jakieś tam elementy tuningowe dostępne w internecie. O, tutaj się przekrzywiło, ale tu śrubeczkę tylko wystarczy i podnieść. Tu światełko, światełko z tego, z podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Kurde, odblask rowerowy to od razu wek, bo to wygląda paskudnie. Ktoś na pewno mniej więcej miał założenie, co tu zrobić zarówno wizualnie, jak i technicznie. Póki co nie mam się co tutaj przyczepić. Z tego, co pierwsze zobaczyłem, no to prawdopodobnie całe lagi są nieoryginalne i póki co nie wiem jeszcze, z jakiego motocykla one pochodzą. A tutaj mamy, jak widać, też muszę zrobić pewien research, z jakiego motocykla są to kółka. Opony w fajnym stanie, bardzo ładne, dużo jeszcze, bardzo dużo mięsa na nich. Jeszcze można pośmigać. Wydechy także są przerobione, kominy fajnie do góry idą. Co więcej, czapeczka chromowana, reszty tam wewnętrzne są ocynkowane. Lusterka do niego mam, leżą w kartonie. Co my tu mamy z takich bajersów? No mamy chiński zestaw wskaźników z AliExpress. Ale no zasadniczo nie wygląda to źle, aczkolwiek ja nie jestem fanem tych AliExpressowych zegarów i jeżeli bym ten motor sobie zostawiał, a raczej go nie będę zostawiać, tylko puszczę go dalej, to by wyleciały według mnie tu oryginalne wskaźniki, które wyglądają według mnie o wiele lepiej. Jak widać, sety są przesunięte, gripy są przesunięte na drugą, no one tutaj fabrycznie powinny być teoretycznie, a są tutaj z tej strony, no, ale jest to fajne. Pozycja jest bardzo fajna, jest bojowa taka dosyć. Przyjemnie się na tym śmiga, no tyle co tu na tej długiej drodze mogę, no oczywiście na drogę publiczną nie można wyjechać, to jest droga wewnętrzna, więc tutaj jak najbardziej, ponieważ motocykl no, nie jest jeszcze zarejestrowany. Napęd widzę, że także jest w fajnym stanie. Napęd mamy w fajnym stanie, chyba nawet nie wiem, czy to nie jest złoty DID z ładną zębatką, więc to też jest na duży plus. Tutaj tak samo widać, jest to jakaś tuningowa część. Ładna generalnie. Dobrze to wygląda generalnie. No mechanicznie, silnikowo widzę, że tutaj nie mamy tutaj większych jakichś przeróbek i bardzo dobrze, bo tu potem się połapać, jak to jest poprzerabiane, to jest masakra. Dobrze, że jest zostawiony oryginalny airbox, bo te silniki bardzo nie lubią stożków. Jak ktoś stawia stożki, to potem ma z tymi silnikami kłopoty. Pozdrawiam Cię, Arek.
Bo po prostu nie po to 20 Japończyków siedziało, projektowało, jaka ilość tu powietrza musi wejść, żeby ten silnik dobrze pracował, że potem taki ziomeczek, który chce zrobić tuning motocykla, wejdzie na AliExpress, kupi jakieś gówno za 5 dolarów i potem te gaźniki dostają niebotyczne ilości powietrza, motocykl się zalewa, nie dopala i no chodzi po prostu jak gówno. Oryginalny airbox to jest na plus. Akumulator, zobaczcie, gdzie jest akku przeniesione, ale z tego co się orientuję, to jest taka dosyć standardowa przeróbka w momencie, kiedy nie ma się gdzie upchać tego akumulatora. Czasem ludzie pod dupek dają, z tym, że zaraz to zdejmę i wam pokażę, bo pod tym zadupkiem jest normalnie pociągnięta dalej kanapa. Więc to jest na plus, z tym, że nie ma tutaj podnóżków dla drugiej osoby. O, pociąg. Co jeszcze? Ciekawostka, z tego co się orientuję, zobaczcie, to od razu mnie zaciekawiło, że drugi kluczyk jest z Hondy. Mówię, kurczę, ciekawe. Patrzę, o, pasuje, czyli do zbiornika. O, swoją drogą pokażę wam. Zobaczcie, w jakim stanie jest zbiornik. Funkelnówka. To też jest na bardzo duży plus. Hops. Hops. I z tego, co tak patrzę po designie, co jest? Z tego, co patrzę po designie, według mnie ten zbiornik pochodzi z CB450. Bo ten cały element, kluczyk i design tego zbiornika raczej mówi o nim, że on jest z pochodzenia raczej Hondy niż Yamahy. Ale zaraz się jeszcze upewnię po zdjęciach. Ale wygląda mi to na robotę, znaczy na zbiornik z CB-tki. Lakier ładnie jest, fajnie ten lakierek jest miło zrobiony. Tu tylko trochę bąbel. Nie wiem, co widać na kamerce, tu się bąbel zrobił niestety. Natomiast sama robota malarska, szparunki pod warstwą klaru, jest to bardzo przyjemnie zrobione. Jest trochę taka ta faktura niestety tego lakieru, troszkę to ciulato. Natomiast sam wygląd, sam design jest według mnie zajebisty. No oczywiście AliExpressowa osłonka, owiewka. Mamy mamy oryginalne Yamaszkę. No to co, może ją odpalimy. Jest teraz na ciepłym, trochę tu pojeździłem, bo kolega był zobaczyć. O, tu lampeczka, też jakiś Ali chyba. Plastikowe szkiełko, plastikowa ramka. Palimy to. Silniczek bardzo ładnie pracuje. Nic tu w nim nie dzwoni, nic w nim nie grzechocze. Chodzi to przyjemnie, naprawdę chodzi. Jest już rozgrzana, więc można dać jej trochę miodu. Chodzi fajnie. Ciekawe jakie ma odcięcie, ale może nie. Niech będzie na poziomo, żeby olej nam nie za bardzo ten. Boję to odkręcać dalej, że się rozpadnie. Nie, ja tak nie lubię dosyć mocno motocykli kręcić i silników ogólnie. Natomiast sam silniczek brzmi, jak widać, bardzo dobrze. Nie dymi, nie kopci. Widać i słychać, że motor jest w niej naprawdę zdrowy. Więc za te pieniążki myślę, że jest to naprawdę fajna, przyzwoita oferta była. Dostałem w ogóle cynka. Ten motor właśnie jest do wyrwania. Bo takie sprzęty, to nie oszukujmy, też się po znajomości kupuje w takich pieniążkach. Aczkolwiek często idzie znaleźć na internecie jakieś tam niedokończone projekty, czy takie zrobione troszeczkę tak na odpiździel. Jednakże idzie trafić, tylko trzeba po prostu szukać. Zasadniczo to nie planowałem się nic nagrywać, przez co mój ubiór motocyklowy nie należy do najlepszych. Natomiast może strzelimy sobie parę takich szosików. Kierowca, szczel parę. Szofer, szczel parę popisów na szosie.
Dobra, no i w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Was w miarę zainteresowałem tematem. Nie wiem jeszcze, jaki mam plan na ten motor, czy go coś porobię, czy go sprzedam. Raczej pójdzie do sprzedania, bo to nie jest mój typ motocykla. Czy się ja lubię właśnie, bardzo lubię te stare maszyny. Z tym, że ja chcę coś oryginalnego. Na przyszły rok, na przyszły sezon planuję właśnie sobie kupić coś w ten deseń. Tylko, że po prostu full seria, najlepiej w oryginalnym malowaniu. Właśnie jakąś XJ, GPZ, GF, cokolwiek po prostu z lat 80. Z tym, że po prostu w oryginalne, nieciętą. Ale to jeszcze zobaczycie. A jak mi się to uda kupić, to na pewno Wam coś tutaj wrzucę na kanał i sobie zobaczycie. Zatem mam nadzieję, że się spodobało i zapraszam Was do moich kolejnych filmów. Strzałeczka, cześć!